Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na live'ie specjalnym. Z gościem specjalnym, a w zasadzie z gościnią, bo teraz używamy końcówek żeńskich. Więc z naszą gościnią, wspaniałą Angeliką Łasochą. Dzień dobry, Angeliko. Cześć. No właśnie zastanawiam się, czy będziesz do mnie mówiła na pani, bo... Znamy się 20 lat, będę miała pewnie kłopot. Nie, no nie wpadłabym na taki pomysł, żeby mówić do ciebie pani, szczególnie, że no nie, chyba jednak za dużo mamy wspólnych przeżyć, żebym mogła do ciebie mówić na pani, co mam nadzieję nie uszczupla w żaden sposób twojej eksperckiej wiedzy. Bardzo się cieszę, że tu dzisiaj z nami jesteś. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Że się zgodziłaś, wiem, że musiałaś różne rzeczy poprzekładać, żeby tutaj z nami dzisiaj być, więc tym bardziej wielkie dzięki. Dla tych, którzy cię nie znają, pozwolę sobie przedstawić ciebie. Jesteś pedagogą specjalną z wykształcenia, logopedką, terapeutką AAC, diagnostką, ponieważ diagnozujesz już od 17 lat, prawda, ludzi i młodzież, i dorosłych, i teraz też chyba dzieci diagnozujesz, prawda? Czy... No, tak, znaczy w sensie wracam. Wracasz do diagnozy. No i jesteś założycielką Autyzm Startup, także jesteś osobą w moim mniemaniu, jedną z osób o największej wiedzy na temat autyzmu w Polsce. Ja sobie bardzo cenię twoje wglądy i w ogóle twoją perspektywę. Jesteś osobą, która fantastycznie łączy tą ekspercką wiedzę o autyzmie i ludziach z autyzmem z wiedzą o AAC. I stąd bardzo mi zależało, żebyśmy z okazji października właśnie porozmawiały o AAC u osób w spektrum. Dlatego, że trochę inaczej to wygląda u osób w spektrum, prawda? I żeby to zrobić skutecznie, mając na uwadze też potrzeby osób z autyzmem, to trzeba tak naprawdę się znać na tych dwóch rzeczach, czyli i na ludziach, znaczy rzeczach, tak to powiedziałam, trzeba się znać i na ludziach z autyzmem, i na AAC, więc tym bardziej się cieszę, że jesteś tu dzisiaj z nami i będziemy mogły o tym pogadać. Czy coś, pominałam, coś byś chciała dodać? Do... No, ja spięłam się na to, co powiedziałaś a propos eksperckości. Tak? No ja domyślam się, że się spięłaś znając siebie. Spięłam się, mam takie poczucie, że oczywiście jestem z tymi tematami bardzo mocno związana, chociaż ostatnio mniej pracuję z osobami ze złożonymi potrzebami w komunikacji, tak, mniej pracuję AAC-owo i to już ostatnio tak powtarzam, że jestem chyba z tych ludzi, którzy zaczynali pracę w autyzmie, jak jeszcze było mało książek do przeczytania i było mało informacji, więc wtedy czułam się takim trochę czasami ekspertem, bo miałam wszystko przeczytane, wszystko ogarnięte, a teraz to trochę już mniej, tak, a zwłaszcza, że zajmuję się wieloma rzeczami, więc chyba w każdej, no nie czuję się takim ekspertem. Czuję się rzeczywiście dobrze w temacie autyzmu, o, tak bym powiedziała. Tak, więc ja pozwolę sobie wrzucić trochę prywaty, bo dla mnie osobiście jesteś nauczycielką AAC i to za twoją sprawą AAC zagościło w naszym domu. To ty nauczyłaś Adama ułatwionej komunikacji i dałaś mu głos tym samym. I uczyłaś nas i nie zniechęcałaś się naszymi mnogimi porażkami i upadkami i próbami rezygnacji i różnymi innymi rzeczami, o których też dzisiaj będziemy mówić. Także dla mnie zawsze myśl o tobie, zawsze kiedy piszemy, to zawsze sobie o tobie myślę tak naprawdę. Zawsze gdzieś tam z nami jesteś, tak sobie myślę, ach, dobra, super, dobra, mamy to dzięki tobie i bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy ci wszyscy za to wdzięczni, więc ja jestem dowodem, że ty potrafisz to doskonale robić i potrafisz tego uczyć. No więc, może przejdźmy do naszych dzisiejszych tutaj
dywagacji AAC-owych. Oczywiście zachęcamy Was wszystkich do zadawania pytań Angelice, jeśli takie się pojawią. Korzystajcie z tej niesamowitej okazji. Powiedz mi, kiedy myślisz o AAC, słyszysz to hasło albo widzisz te trzy litery, to co Ci przychodzi na myśl? Jakie uczucia czy jakie emocje to w Tobie wywołuje to hasło? Mnogie, nie tylko pozytywne. Tylko pozytywne, jakby też mi o odczucia, prawda? No to jakby trochę zaczęłyśmy tutaj, nie było Was z nami, jak zaczęłyśmy wspominać nasze poznanie się, prawda, te 20 lat temu, jak się okazało, ale tak jak sobie też myślę o AAC, to moje początki z AAC są z lat, kiedy ja miałam 15 lat i także AAC jest dla mnie też obszarem takich dużych wzruszeń i wspomnień, tak, jakby, więc jak myślę sobie o komunikacji, to są moje początki w drużynie Nieprzetartego Szlaku z moimi kolegami nie mówiącymi z mózgowym porażeniem, jakby z drużyny, gdzie raczej byłam koleżanką, tak, jakby i taką harcerką wspierającą tę drużynę, niż specjalistą wtedy jakimś takim AAC, więc jest to moje takie osobiste związek i od tego czasu jakby rzeczywiście takie osoby, które potem spotykałam, były już na początku Agnieszka Pilch, tak, która mnie jakoś do tego inspirowała, a potem Alina Smyczek, gdzie już była on, to szkoła Nady Gasińskiego w Krakowie, wybraną przeze mnie ścieżką edukacji, tak, jakby związanej właśnie z alternatywną komunikacją. Także dużo mam takich osobistych, niestety, czasami niestety, bo mam też osobisty czasami stosunek do AAC w pracy, to czasami przeszkadza. Tak, ale AAC też mi się kojarzy z bardzo właśnie dobrymi rzeczami związanymi z takimi drobnymi sukcesami moich kolegów niemówiących, tak, takich, ale też kojarzy mi się z dużym obszarem żalu na przykład, tak, jakby czasami miałam tę przyjemność jakby pracować w zespole, w którym AAC było swego rodzaju kulturą, taką codzienną. Znaczy nie metodą, ale kulturą, przynajmniej tak przez jakiś czas jakby budowaliśmy standard, ale też byłam świadkiem rozpadu tego standardu w wyniku zwykłego, na przykład, nie wiem, wymiany kadry, mniejszych pieniędzy, więc jakby mam dużo takich skojarzeń, prawda? Teraz na przykład mam taki obszar żalu, że jestem i pracuję jakby w gabinecie, jeden na jeden, raz w tygodniu czasami z kimś, tak? I to jest taki duży obszar czasami złości, tak? Na brak postępów, na brak wpływu, więc z tym mi się kojarzy AAC bardzo, bardzo szeroko, nie? Jakby z dużymi. Tak bym powiedziała. A jakbyś mogła osobom, które są niewtajemniczone, no bo mamy tutaj w grupie różne osoby, mamy osoby, które są świetnie z AAC zaznajomione, zresztą przyciągnęłaś tu masę swoich koleżanek na dzisiejszy wieczór, ale mamy też takie osoby, które z pewnością o AAC nic nie wiedzą. Jakbyś miała komuś, kto właśnie jest taki zupełnie świeży w temacie i nic na ten temat nie wie, powiedzieć, wiadomo, że nie da się tego pokrótce powiedzieć, ale jakbyś miała powiedzieć, ktoś cię pyta, ale co to jest ta AAC, to co byś powiedziała? Pewnie no, standardowo rozwinęłabym skrót, częściej rozwinęłam go po polsku, że są to wspomagające i alternatywne, tak, sposoby porozumiewania się. Powiedziałabym, że mówić o tym, że właśnie AAC, czyli to skrót jest od angielskiego, prawda, Alternative and Augmentative Communication, to bym powiedziała, że mówić o tym jako o zbiorze metod, tak, wspierających komunikację, to jest duże uproszczenie. Tak? I powiedziałabym raczej, że jest to pewien obszar jakby praktyki naszej, pedagogicznej, psychologicznej, nawet tam, nie wiem, IT dołączyłabym do tego, prawda, że jest to obszar praktyki, którego celem jest wspieranie potrzeb osób ze złożonymi potrzebami w komunikacji i osób z takim dużym spektrum jakby tych trudności w komunikacji, tak? Od osób niemówiących przez osoby, które
mówią na przykład, ale słabiej rozumieją mowę, przez osoby takie, które w niektórych sytuacjach mają kłopot, żeby być zrozumiałymi, albo mają problem z mówieniem, na przykład z mutyzmem wybiórczym, czy też osobami, które utraciły zdolność mówienia, na przykład w wyniku jakiegoś wypadku, albo jakiejś choroby takiej neurodegeneracyjnej, więc to raczej taki obszar praktyki wspierania i na pewno bym powiedziała, że nie możemy jakby traktować AAC, co czasami nam się bardzo kojarzy, z jakimś rodzajem znaków, tak? Że to nie jest system znaków, czyli czy to są, nie wiem, piktogramy, obrazki, czy to nie możemy też kojarzyć AAC tylko z pomocami komunikacyjnymi, że jest to tablet, że jest to komputer albo książka komunikacji, tak? Że myśląc o systemie AAC, to myślimy bardziej o tym, że okej, są to znaki jakieś, okej, jest to jakaś pomoc do komunikacji, ale przede wszystkim są to jakieś strategie, jakieś sposoby, czyli no wracam do tego, że jest to pewien sposób wspierania komunikacji i niekoniecznie on musi być związany z jakimiś konkretnymi narzędziami czy metodą. Czy zgodziłabyś się z tym, że tak jak mówiłaś o tym, że miałaś możliwość pracować w placówkach, w których AAC było pewną kulturą, czy zgodziłabyś się z takim stwierdzeniem, że w takim, nazwijmy to, idealnym świecie AAC właśnie jest pewnym rodzajem kultury, na przykład w rodzinach, w których jest osoba, która tego wymaga, czy właśnie w różnych miejscach, gdzie takie osoby, które potrzebują wsparcia komunikacyjnego, są? Myślisz, że to jest dobre określenie? No właśnie w idealnym, tak, świecie, tak jak pytasz o idealny, to bym powiedziała, że to chyba jest najlepsze określenie, że to, no bo jeżeli coś traktujemy jako pewną metodę uczenia czegoś, nie, no to po jakimś czasie chciałabyś tę metodę wycofać, nie, albo chciałabyś na przykład, żeby ta metoda doprowadziła cię do osiągnięcia tego celu, który zamierzałaś w 100%, na przykład, żeby twoje dziecko, twój uczeń, tak, jakby członek twojej rodziny przemówił. Prawda? I zaczął nagle mówić w taki sposób, który jest wystarczalny, żeby realizował wszystkie swoje potrzeby i w dodatku twoje potrzeby wiedzy, co u niego znaczy, tak? No to wtedy, jeżeli traktujesz to jako metodę i właśnie stuprocentowego osiągania celu, no to z czasem właśnie, no właśnie, może ci się trochę znudzić, używać tę metodę, może być trudno, możesz stwierdzić, że nie działa jakoś tak super, więc mówię, jeśli pomyślimy sobie o tym, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby się komunikować i że te osoby, które mają jakąś trudność, no to mają zapisane to w różnych konwencjach, tak, że mają prawo do tego, żeby wykorzystywać wszelkie środki do wspomagania komunikacji, no to tak, to jest kwestia pewnej kultury, czy też po prostu, że to jest, nie wiem, naturalnego, codziennego życia, nie? Myśląc o rodzinie zwłaszcza, prawda, no bo... czy też o szkole jako środowisku, w którym przy patrząc na te wszystkie odroczenia, jakie uczniowie z niepełnosprawnością mogą mieć, tak, że mogę być w szkole do 9 roku życia, no to sorry, to jest całkiem długo. Tak? Fajnie by było, żeby jakby komunikacja była częścią codzienności. No tak jak jest dla każdego z nas, prawda, że jest to część naszego życia. No właśnie, masz wiele doświadczeń w pracy z ludźmi z autyzmem, u wielu z nich wprowadzałaś AAC, wdrażałaś ich, wprowadzałaś ich samych, wprowadzałaś ich rodziny, wprowadzałaś często nauczycieli. I ciekawa jestem, jak to wynika z twoich doświadczeń, jakie jest największe, no bo pewnie się zgodzisz z tym, że jest dużo nieporozumień wokół AAC i dużo, dużo różnych takich niejasności, dużo, dużo różnych mitów, o mitach też będziemy mówić. Natomiast ciekawa jestem, jakie z twojej perspektywy jest właśnie takie największe niezrozumienie wokół AAC, które de facto może powodować utrudnienie wprowadzenia AAC w życie osoby, która tego potrzebuje. Jakbym miała przedstawić tak, wiesz, hierarchicznie jako coś, co jest największą trudnością, to właśnie mi się zmieniło.
No więc powiem o dwóch rzeczach, opowiem o tym, co myślałam wcześniej, a teraz to przyszło mi do głowy jednak. Więc tak w pierwszym odruchu i coś, co do tej pory zawsze o tym mówiłam, to jednak jest, jeżeli rozumiemy AAC, czyli wspomaganie komunikacji, wspomaganą komunikację rozumianą na przykład no właśnie z tą książką komunikacyjną, jakimiś znakami, z pewnym systemem, tak jakby, to zazwyczaj myślimy o niej, mówię tak ogólnie, ludzie myślą o tym jako o pewnej adaptacji. Mhm. Tak, i jeżeli myślimy o tym jako adaptacji, to mamy wtedy taką tendencję do tego, żeby czekać albo wypróbować wszystkie możliwe drogi do celu, jakim jest porozumiewanie się danego człowieka, tak, jakby mówienie, jeżeli mówimy o dzieciach, prawda, no to duży nacisk, prawda, jest na ten naturalny sposób porozumiewania się, gesty, mówienie, no to wtedy, jak to jest rozumiane jako adaptacja, to wiesz, no to czekasz do takiego momentu, aż wyczerpiesz wszystkie środki, tak? I wtedy adaptujesz rzeczywistość, czyli dajesz komuś coś alternatywnego. Mm-hmm. Tak? W rozumieniu. Więc to jest taki sposób, który może jest najczęstszy, a jeżeli rozumiemy AAC jako pewne prawo, to znaczy jakby w sensie prawo do komunikacji, no tak, różnymi środkami, to można by było powiedzieć, że to jest też droga, tak? Że to jest nie adaptacja, tylko sposób osiągnięcia jakby celu, czyli na przykład AAC i jakby no wiemy o tym, że może też stymulować rozwój mowy. O tym, to tak jak właśnie powiem, jakby jakie nieporozumienie u osób ze spektrum, że jeżeli spektrum autyzmu, tak, jakby często dyskutowałyśmy, rozmawiałyśmy o tym, o planach, tak? Mamy na zrobieniu takiego wizualnego planu całego dnia albo całego tygodnia, to jest częste w placówkach, prawda? Że mimo, że nawet w podstawie programowej przedszkola takiego zwykłego, tak, mamy napisane, że no właśnie, żeby były kąciki różne, czyli miejsca, w których siedzisz, w których się bawisz, w których leżysz, w których możesz robić różne rzeczy, żeby to było klarowne dla dzieci, żeby był plan, żeby on był zwizualizowany, że się pracuje na obrazkach, bo przecież dzieci nie czytają, prawda? To nagle taki duży opór jest, kiedy jest tam jakieś dziecko ze spektrum i ono potrzebuje planu, indywidualnego planu, tak? Takiego planu dla mnie, takiego planu, który no właśnie mogę jakby odnieść tylko do siebie, to znaczy nie ma tam na przykład wydarzeń, które mnie nie dotyczą. No, i wtedy jest taki kłopot. No i to też jest jakby z tego kawałka, prawda, że plan uznawany jest jako adaptacja. Tak? Z drugiej strony każdy z nas potrzebuje wiedzieć i potrzebuje wiedzieć, jaki jest plan. Ja ciebie pytałam o to, o czym chcesz rozmawiać, jakie są sprawy, tak, do której to jest, o której zaczynamy, nie, o której zaczynamy, że to jest jakby bardzo potrzebne. I jeżeli myślimy o osobach z tak zwanym zespołem Aspergera, tak, że to są osoby, które cały czas mówią o tym, że potrzebują przewidywalności, potrzebują mieć plan, potrzebują mieć pewne ramy, potrzebują, żeby ktoś im dał, potrzebują sami sobie stworzyć, to mówienie i zabranianie małym dzieciom z autyzmem jakby planu, jako czegoś takiego, co jest adaptacją, wiesz, to jest totalnie brak zrozumienia istoty spektrum autyzmu. I tak można by było powiedzieć o osobach jakby niemówiących, prawda, że jeżeli mówimy o prawie do komunikacji, o tym, że ktoś może mieć kłopoty z rozwijaniem mówienia, tak, jakby rozwijaniem mowy, no to znowu stosuje różne środki, w tym wspomaganie komunikacji, tak, po to, żeby jakby nie tracić czasu, tak, jakby żeby mieć poczucie budowania pewnych kompetencji, nawet jeżeli mowa się jeszcze nie pojawiła, tak? Więc w tym sensie tak sobie myślę, że to jest takie duże, duże nieporozumienie, tak? Czy to jest adaptacja, czyli droga ostatniego wyboru, czy to jest coś, co mi pomaga w drodze do celu? No właśnie, no bo jeżeli to jest droga ostatniego wyboru, no to niejednokrotnie ta droga ostatecznego wyboru jest wybierana w ostateczności, co często oznacza, że ten człowiek już trochę lat ma, a co za tym idzie, ma mnóstwo różnych nawyków komunikacyjnych i jego otoczenie też ma mnóstwo nawyków komunikacyjnych, które często są totalnie nieefektywne, tak? No bo my rozumiemy, bo znamy dobrze swoje dziecko, natomiast ono już się z nikim innym na przykład nie dogada, tak? No i teraz jeżeli
No właśnie, my czekamy do ostatniej chwili, kiedy już wszystko wyczerpiemy. To jest trochę czasem taki akt rozpaczy wręcz, prawda? Że już sobie zdajemy sprawę, że no wygląda na to, że nic z tego nie będzie, że nie uzyskamy tej mowy i wtedy to wprowadzamy, no to my de facto często mamy do odkręcenia mnóstwo rzeczy, które nie służą procesowi komunikacyjnemu, co też nie zawsze się da zrobić, prawda, bo nie zawsze się wszystko da odkręcić, więc właśnie. Przychodzi coś takiego, co teraz mi przyszło, co mówiłam, prawda, że tamto to jest moja taka odpowiedź, co mi przychodzi jako pierwsza, ale teraz przyszło mi do głowy to, że o rodzinie, tak? Że w związku z tym, że my nie mamy w Polsce takiego systemu, który by prowadził dziecko przez kolejne etapy, to znaczy dbał o to, że jeżeli ono ma jakiś system porozumiewania się, to on jest spójny w przedszkolu, potem, prawda, do szkoły, no to kto tego pilnuje? Po prostu z tym systemem. Tak. Więc chodziłoby o to, żeby rodzina na przykład, no to jest jakby jedyna na ten moment w Polsce możliwość, że rodzina jakby jest takim przekaźnikiem, prawda, czyli jest w stanie wspierać. No i jeżeli myślę sobie znowu o pewnym takim, nie wiem czy nieporozumieniu, ale może największej trudności we wprowadzaniu AAC, to wydaje mi się, że podstawą wcale nie jest znajomość technik, różnych narzędzi, metod AAC-owych, tylko podstawą to jest umiejętność pracy z rodziną, to znaczy jakby, że jeżeli rodzina zrozumie, tak, jakby właśnie, że to nie adaptacja, że to jest jakby pewna droga, że to nie jest coś, co hamuje rozwój mowy, ale dodatkowo też, że właśnie no, szkoda czasu, tak, że czas jest ważny, prawda, jeżeli chodzi o budowanie kompetencji komunikacyjnych, to jest chyba, wiesz, coś, co utrudnia, że my czasami jako specjaliści, no nie umiemy, może nie to, że przekonać rodziny, tak, ale jakby towarzyszyć jej w taki sposób, żeby to była jednak no nie ta droga 30 lat, tak, zastanawiania się nad AAC, tylko żeby to było chociażby w tym przedszkolu. Tak? No właśnie, tu się pojawia pytanie, który moment jest takim momentem, kiedy uznajemy, wiadomo, że u każdego to inaczej wygląda, ale w którym momencie my uznajemy, że warto wprowadzić AAC, to też pytanie, kiedy wiemy, że warto wprowadzić AAC, na przykład tablet z Mówikiem lub innym programem, więc z Twojej perspektywy właśnie, kiedy jest taki moment, że obserwujemy rozwój dziecka i myślimy sobie, no wygląda na to, że warto wprowadzić. Jakie Ty masz swoje kryteria, które Cię kierują w tę stronę? Znaczy, jakbyśmy popatrzyły na to, ja właśnie nie wiem, czy mam jakieś takie super konkretne kryteria, tylko mogę się z Wami podzielić jakby tym, co sobie wydobyłam z różnych metod, którymi pracuję, albo z różnych filozofii pracy z osobami ze spektrum. Więc wiemy na przykład już, że w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, no to jest droga pierwszego wyboru. To znaczy, my wiemy, że dzieci mogą mieć kłopot z nabywaniem języka, z nabywaniem mowy, prawda? No to po prostu, że od razu startujesz założenie. Nie? I teraz dzieci ze spektrum autyzmu dostają diagnozę w różnych momentach swojego życia. Czasami też w dorosłości, prawda? Czasami mają też inne diagnozy po drodze, czasami jest to tylko niepełnosprawność intelektualna zdiagnozowana, a potem dopiero dostajesz tę diagnozę, więc jakby mamy te różne etapy, ale jeżeli dostają powiedzmy diagnozę w wieku 2 albo 3 lat, to na ten moment uznajemy, że powiedzmy te trudności są dosyć wyraźne, widoczne, tak jakby. Czyli byłoby super, znaczy wiedzieć, pamiętać, że jeżeli ja dostaję diagnozę spektrum autyzmu, to znaczy, że ja z założenia mam pewne trudności w porozumiewaniu się i rozumieniu ludzi, nie? Że to wiesz, że inaczej nie miałabym takiej diagnozy. Tak. Tak? I tyle. I jeżeli na to popatrzę, no to czasami, że na taką ocenę i wsparcie komunikacji, to nie jest tylko o dzieciach, nie mówiąc, z autyzmem, oczywiście. Tylko o dzieciach też z tak zwanym do tej pory zespołem Aspergera z autyzmem.
też potrzebują. Jeżeli robimy takie, wiesz, listy funkcji różnych komunikacyjnych, mhm. czy potrafi poprosić, czy potrafi skomentować, odmówić, poprosić o pomoc, wiesz, te podstawowe jakby mhm. takie rzeczy, które dzieci mają w wieku 2 lat, mhm. dzieci o typowym rozwoju komunikacji, no to wiadomo, że wiele dzieci też z zespołem Aspergera ma duży kłopot, żeby mhm. no, ich jakby mieć je w użyciu, że tak powiem. Mhm. Więc w tej sytuacji, jak mnie pytasz kiedy, to powiedziałabym, że ocenę taką i przyjrzenie się zasobom całej rodziny pod tym dziecku robimy od razu, czyli jakby mhm. w momencie, kiedy jest diagnoza. Tak? Mhm. Drugim ważnym kryterium, które biorę sobie, to jakie ta osoba, jakie to dziecko, jakie moja rodzina, w sensie rodzina, której to oferuje, jakie ma szanse na to, żeby uzyskać takie super kompleksowe wsparcie. Tak? Mhm. Jeżeli to jest super kompleksowe wsparcie typu moda na przykład ESDM, tak? Uh-huh. Early Start Denver Model, albo że to jest dziecko, które trafi do przedszkola, w którym na przykład PECS jest wprowadzony, uh-huh. prawda, czyli albo na przykład, no PECS może zły przykład podałam, bo chciałam powiedzieć o takich metodach, w których AAC nie jest drogą pierwszego wyboru, uh-huh. czy na przykład, nie wiem, Verbal Behavior. Uh-huh. Tam ja biorę sobie tą zasadę, każde małe dziecko z autyzmem ma ten start taki typowych strategii uczenia komunikacji, tak? Mhm. Czyli uczymy dokonywania wyborów na przedmiotach, uczymy wskazywania, zwracamy uwagę na kontakt wzrokowy, prowokujemy do takich naturalnych sposobów komunikowania się. Mhm. Jeszcze nikt nie mówi o AAC, tak? Mhm. Natomiast każda z tych metod ma swoje drzewka decyzyjne, jak to mm-hmm. mówiła doktor Pasiborska, tak jakby, czyli taki moment, że po 3 miesiącach ja robię sobie ocenę, na ile dobrze nam idzie, tak? Mm-hmm. Czyli na ile mm-hmm. uruchamiają się te naturalne sposoby porozumiewania się, na ile uruchamiają się wokalizacje, uruchamiają się słowa. Okej, po 3 miesiącach mogę powiedzieć, dajmy sobie jeszcze szansę, mm-hmm. pracowaliśmy, dopiero zaczynamy. Podkreślam do 6 miesięcy, ale w tych metodach jest już wyraźnie napisane, prawda, że po 6 miesiącach, jeżeli nie mamy efektów w obszarze tych naturalnych tak, aspektów, nie mamy pierwszych słów, nie mamy wokalizacji, to dobrze by było włączyć wspomaganie. Tak? Więc to jest moje kryterium, jakbym miała. Że gdybym chciała być taka, wiecie, evidence-based, to bym się odniosła do tego, że dobrze jest dać szansę dziecku na uruchomienie naturalnych tak jakby takich mhm. aspektów naturalnych narzędzi, wskazywania, dokonywania wyborów, podążania, prawda, za spojrzeniem, potakiwania i tak dalej, nie? Tych takich prostych. Mhm. To bym dała jako drugie kryterium, no ale jeżeli dzieci nie mają szansy na tak kompleksowe podejście, że jest mhm. ileś i zaopiekowanie, prawda, no to bym, wydawałoby mi się, że jakoś tak nie ma co długo czekać, tak? Czyli nawet po 3 miesiącach od takiej intensywnej pracy, początków, myślała o tym, żeby zrobić właśnie taką ocenę pod kątem wspomagania komunikacji, ale jeżeli na przykład właśnie nie mamy jeszcze, mamy 3-latka, prawda, a nawet już 2-latka, który na przykład bardzo rzadko wydaje dźwięki, tak? A 2-latka, który nie ma pierwszych słów, 2-latka, używa słów, ale nie w taki sposób, który służy komunikacji. I ta pierwsza interwencja, tutaj odnoszę się do pytania, bo ja przeczytałam, czy to będzie jakby, prawda, tablet z mówikiem, czy to będzie książka, to nie jest o tym. Ja uznaję, że wczesna jakby interwencja, taka pierwsza interwencja, to jest raczej praca z rodziną, to jest raczej przyjrzenie się temu, co jest, to jest przyjrzenie się temu, co rodzina już zrobiła z tymi dotychczasowymi sposobami, prawda? Jakby wybranie tego, co jest ważne, żeby dalej wzmacniać, prawda? To jest taki moment, o właśnie, na przykład taki moment, żeby się zorientować, czy mama i tata na przykład tak samo rozumieją to, co dziecko próbuje im powiedzieć, tak? Albo jeżeli mama i tata okej, no to na przykład czy niania, która przychodzi, albo babcia, która przychodzi, tak samo rozumie, albo tak samo reaguje, albo reaguje w sposób, który byłby prowokujący do tego, żeby mówić, nie? To coś takiego, raczej tak to popatrzyła. Więc pierwsze interwencje nie powiedziałabym, że są o doborze narzędzia,
No, Boże narzędzie. I tu mówiłaś o małych dzieciach, natomiast no, często mamy taką sytuację, że przychodzi uczeń, prawda, w spektrum, który ma trudności komunikacyjne, nie ma żadnego narzędzia. Co wtedy? No, jakbym powiedziała, znaczy, że wtedy to jest jakby już oczywistość taka, że znaczy w sensie przynajmniej wydaje mi się, że jak już taki mamy 6-7-latka, a nawet 5-latka, tak, który na przykład właśnie nie mówi jeszcze albo mówi bardzo niewiele, no to przynajmniej tyle się możemy cieszyć, że wtedy się nie ma co zastanawiać. Prawda? Nie mamy dylematów. Tak, nie ma dylematów. No a jak już przychodzi, nie wiem, wiecie, 15-latek, 20-latek, to już w ogóle się należy jakby po prostu cieszyć, że mamy mało pracy. No jakby nie cieszyć, jakby to są żarty, prawda? Natomiast rzeczywiście nie ma wtedy dylematów. Tak? Aczkolwiek dla rodziny, i znowu wracam do tego a propos pracy z rodziną, często też jakby o tym rozmawiałyśmy w naszych takich prywatno-zawodowych rozmowach, że często pracujemy, ja wieloletnio pracuję z rodzinami, prawda, więc często pojawia się nawet tam w wieku 26-30 lat takie pytanie, no to kiedy się zajmiemy w końcu tą mową? Tak? Prawda, więc to jest ważne, zwłaszcza jak ktoś mówi kilka słów i jakby chciałoby się, żeby mówił więcej. Tak? Więc to jest ważne, więc trochę się śmieję z tych a propos dylematów. My nie mamy dylematów, ale zazwyczaj mamy jednak dylematy, jak pracować z rodziną, żeby ona nie miała dylematów. Tak? Jakby, żeby też dla niej było to bliskim ważnym celem. No, jak pracować z rodziną, też myślę w takim rozumieniu, żeby rodzina nie myślała o AC, tylko w kontekście trudu, który trzeba włożyć, no bo to jest trud, który trzeba włożyć, nie oszukujmy się, i to często potężny, tak, który często zniechęca do tego, żeby wprowadzić, prawda, na rzecz myślenia w kontekście korzyści, które wynikną z tego dla wszystkich, no oczywiście dla głównego zainteresowanego, ale też dla wszystkich członków rodziny, z tego, że to narzędzie do komunikacji będzie. Tak? I myślę, że to jest chyba tak naprawdę ten najtrudniejszy kawałek tej acowej pracy, to jest jak tą rodzinę wziąć na pokład tak naprawdę. Tak. I jakby na najważniejsze to jest ta codzienność, tak? Jakby to jest to, co ciągle się z tym mierzymy, nawet w placówkach, gdzie ludzie są przeszkoleni, tak, żeby to było częścią nie tylko takich najłatwiejszych momentów życia szkoły, przedszkola, prawda? Czyli na przykład, że się albo nie tylko tak zwanych zajęć z komunikacji. Tak, jakby to też jakby jest w taki sposób rozumiane, żeby to nie było też, no właśnie, wracając do tego, że bardzo często właśnie jak widzimy AAC, to się od razu tak jakby jawi, że to jest ten system znaków, czyli jeżeli ja nie widzę w pomieszczeniu obwieszonych tam znaków graficznych, to miejsce nie używa AAC. No w sumie nie powiedziałabym, tak? Jakby na przykład mogłabym uznać, że być może jest to takie miejsce, w którym ludzie są już tak wykształceni w AAC, że mają własne narzędzia do porozumiewania się i nie potrzebują mieć ich obwieszonych na ścianach, prawda? Natomiast czasami jeszcze w niektórych placówkach rodzicom mówi się, my pracujemy, prawda, z AAC, ale to polega właśnie na tym, że wszystko jest obetykietowane, prawda, że na pudełku każdym jest napisane, co tam jest, znaczy napisane, zobrazowane. I to nie jest o AAC czasami, prawda? Więc okej, można powiedzieć, że niby codziennie dzieci patrzą na te znaki, tak? Ale jeżeli na coś patrzymy jakby codziennie i to wisi codziennie dookoła, jest tego dużo, no to każdy z nas wie, ludzie od marketingu by powiedzieli, tak? Że no niekoniecznie najlepiej to działa, tak? I czasami po prostu staje się takim szumem, tłem razem z innymi obrazkami, które są dookoła. Także to nie jest OAC, ale rzeczywiście to jest bardziej o tej codzienności. I ta codzienność dotyka i rodzinę, w sensie, że po prostu rodziny czasami są zmęczone, tak?
zwłaszcza jeżeli są w tym też trochę osamotnione. I to dotyczy też szkoły, prawda? No bo to jest jakby taki codzienny kawałek, to jest coś, co wydłuża zajęcia, to jest coś, co wymaga innego... Wydłuża wszystko tak naprawdę. Innego planowania wymaga jakby, że no tak, to rzeczywiście dużo tego chyba jest. Jeżeli nie staje się to taką kulturą, to znaczy, że ja odruchowo jakby sięgam, bo mi się wydaje, że się nie dogadam inaczej, tak? No to rzeczywiście wtedy to czasami idzie w odstawkę. Mm-hmm. Zwłaszcza jakby w autyzmie, tak jak rozmawiamy czasami, prawda? Że no mamy pewną taką specyfikę jakby autyzmu, gdzie czasami łatwiej nam jest powiedzieć, że ktoś nie chce gadać. No tak. Tak. Że unika. Tak, tutaj komentarz. Myślę, że najtrudniejszym jest relacja rodzina-szkoła w temacie AC tego konkretnego ucznia. No, u każdego to chyba różnie wygląda. Bardzo. A powiedz, Angeliko, bo miałaś, tak jak sama powiedziałaś, też doświadczenia AC-owe z osobami z porażeniem mózgowym, u osób z porażeniem mózgowym. I na czym polega specyfika AC-owych działań wobec ludzi w spektrum w porównaniu do osób nieautystycznych? Czy, no bo mówiłyśmy od na samym początku, że żeby to robić skutecznie, to trzeba tak naprawdę ogarniać i jeden, i drugi temat, czyli dobrze rozumieć autyzm i dobrze rozumieć AC. Na czym polega ta nazwijmy to, autystyczna specyfika AC, jeśli chodzi właśnie, jak się tym pracuje, jak się to wprowadza? Tak w pierwszym odruchu to dobrze, że to powiedziałaś, bo rzeczywiście ja im więcej mam lat, tym bardziej mi się wydaje, że żeby w ogóle cokolwiek robić z osobami ze spektrum, najdrobniejsze techniki i narzędzia po prostu trzeba ogarniać autyzm, tak jakby rozumieć. Dokładnie. To jest podstawa, to znaczy rozumieć bardzo szeroko, tak? To nie wystarczy się pouczyć o komunikacji i robić komunikację, bo trzeba też wiedzieć o sposobie myślenia, o generalnie, prawda, o sposobach w ogóle radzenia sobie z życiem przez osoby. To jest ważne, co powiedziałaś. O specyfice myślę sobie często takiej, i to, znaczy tą specyfikę widzimy w całym spektrum, prawda? Że to jest bardzo różne, ale że rzeczywiście tu nie chodzi tylko o narzędzie to porozumiewania się, tak, ale chodzi o zrozumienie, czemu służy taka wymiana. Tak? I to nie chodzi o to, że ludzie ze spektrum autyzmu nie rozumieją, po co się gada, nie rozumieją słów, nie rozumieją, prawda, albo nie lubią. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że rzeczywiście nawet część osób z zespołem Aspergera, tak, czyli tak zwanych ludzi, co niby sobie lepiej radzą, prawda, no to często mówią o tym, że zdarza im się zapomnieć, albo tylko na głowę to wiedzą, że ludzie myślą inaczej. Teraz, jeżeli ja mam coś takiego, że jestem głównie w swojej głowie, generalnie bardzo dobrze się bawię, tak? I po prostu nie mam takiego poczucia, że inni myślą inaczej, że na przykład czasami wiedzą więcej, prawda? To wtedy nie do końca mam taką potrzebę, żeby się jakby komunikować, albo nie wpaść na pomysł, żeby poprosić o pomoc, prawda? Dużo osób ze spektrum autyzmu to samouki, tak, że muszą sami dojść, po co tam wiedzieć, że ktoś już otworzył te drzwi, prawda, że to jest z tego kawałka. Więc teraz mówię o osobach, które oczywiście moglibyście mi powiedzieć, to nie jest o osobach niemówiących, ale chodzi mi o to, że tak samo jak dużo mnie nie nauczyły osoby niemówiące z autyzmem z takimi większymi potrzebami, prawda, o osobach z zespołem Aspergera, tak, to tyle samo powinny nas uczyć osoby z zespołem Aspergera, tak? O osobach niemówiących. Dokładnie. Mogłyby uczyć tego, że czasami rzeczywiście AAC u osób z autyzmem nie jest o tym, że komuś dam książkę, dam tablicę, dam znak, dam tablet i powiem, wiesz co, to jest do gadania, tak? Możemy się w ten sposób dogadać i to naprawdę będzie ci pomagało.
Tak? To naprawdę ci wszystko ułatwi. To nie jest jakby o tym. I przy czym no właśnie zdarzało się i tego zawsze bardzo zazdrościmy, prawda, że na przykład z osobami tylko z niepełnosprawnością intelektualną albo z osobami z mózgowym porażeniem, prawda, ta chęć porozumienia była wewnątrz i danie narzędzia naprawdę spowodowało taką eksplozję. Tak. Nie? Tak, z zazdrością patrzymy niejednokrotnie na te rozmowy pokazywane, prawda? Jak tam w tych książkach tam sobie gadają, tak. No właśnie, więc to jest taki obszar jakby zazdrości, ale obszar też jakby, który pokazuje, prawda, że czasami jest odrobinę trudniej, bo tu nie chodzi tylko o stworzenie jakby super narzędzia, ale też o taką umiejętność pracy nad tym jakby czym jest ta wymiana i dlaczego jest fajnie, prawda? Dlaczego jest fajnie. Po co to robić w ogóle, prawda? Tak, i że to ma jakieś, no właśnie, a już na przykład czasami udaje nam się dzieciakom ze spektrum wytłumaczyć, że to ma korzyści wymierne, prawda, że można coś poprosić, ale już trudno nam jest wytłumaczyć czasami komuś niemówiącemu, a zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną, że jeszcze to może mieć taki charakter, wiesz, że mamy taką właśnie przyjemność, że ja ci opowiem o czymś tam, ty mi o czymś tam, gdzie czasami nawet osoby z zespołem Aspergera nie czują w tym jakiegoś takiego fanu, prawda, żeby wiedzieć tam, Maria, co tam u ciebie, wiesz, a widzę, że masz na wypalę włosów, nie, taki w tym, a ja mam teraz taki, wiesz, Maciek mi zrobił taki bardziej złoty, nie, jakby po co, więc jakby w tym sensie, jakby ja to sobie przekładam trochę, chociaż od niewielu lat, na osoby niemówiące, tak, że to trzeba wziąć pod uwagę, że tam będą i gaduły, niemówiące gaduły i niemówiące milczki, tak, jakby osoby wycofane, niezainteresowane. Jak myślę sobie o autyzmie, jeszcze to też jakby bardzo często myślę sobie o tej specyfice, że w AAC my mówimy rób co możesz, zrób to multimodalnie, tak, że to może być to i słowa, i obrazki, i gesty, i włączamy od razu z książką komunikacyjną, włączamy tablet, tak, to dla niektórych dzieci niemówiących, ale też i dorosłych niemówiących, autystycznych, to jest troszkę za dużo, to znaczy jakby one nas pytały, to o co ci właściwie chodzi, czyli co ja dokładnie mam zrobić. I oczywiście jeżeli mam do wyboru, to wybiorę coś, co jest dla mnie super łatwe czasami, tak, to znaczy zachowanie, wybiorę to, że sobie sam wezmę. I to jest trochę trudniejsze w autyzmie, że nie da się tak jakby niektórym osobom wprowadzić wszystkiego w imię totalnej komunikacji, tak? Że czasami my musimy ze szkodą dla sztuki AAC-owej wprowadzić jeden i się zdecydować i spróbować, żeby dziecko zrozumiało. No i generalizacja na przykład jest też taką rzeczą, która jest trudna w autyzmie, to też jest specyfika. To znaczy, że ja rzadko jako terapeuta AAC u osób ze spektrum mogę liczyć, że tak jakby poradzą sobie same z tym, żeby to wprowadzić w różne miejsca i różne osoby. I że to jest ciężka też praca i że to trzeba planować na starcie, żeby na przykład nie doszło do schematu i przyzwyczajenia, że ja tylko gadam z tą konkretną osobą, albo że ja tylko używam książki komunikacyjnej w czasie posiłku. Nie? To tak jakby też jest ważna cecha osób ze spektrum. To, co jeszcze sobie pomyślałam, no to o tym, że nie wiem, jak to nazwać, tak, ale ja bym to nazwała, że też z niektórymi osobami ze spektrum musimy być, no, co dla mnie to jest na przykład czasami dosyć trudne, muszę używać dodatkowych narzędzi, to jest jakby metodyczność, tak? To znaczy, jeżeli myślimy sobie o osobach ze spektrum, też o zespołem Aspergera, o logicznych myślicielach, to jak przeniosę to na naszych kolegów, zresztą również jak już sobie Adamie, to myślę sobie o pewnej logice, że szybko osoby z autyzmem niemówiące też wykryją brak logiki. W tym, co robimy. To znaczy, jakby i podam przykład, w czym jestem najgorsza, przeskakuję etapy. Nie? To znaczy, czasami mi się wydaje, że ktoś to złapie i przeskakuje i o kilka poziomów dalej. Nie? Na przykład, no właśnie, czasami nie robię tego świadomie, czasami po prostu jestem chaosem chodzącym i przeskoczę. To dla niektórych dzieci to będzie na przykład za dużo. Nie? To znaczy, że właśnie, że tutaj musimy uważać, żeby to było krok po kroku czasami.
I przeskoczenie czasami tutaj dobre pytanie o ten tablet, że ja jednak się trzymam tego i tutaj od behawiorystów się na przykład tego, prawda, nauczyłam. Andy Bondi i Lori Frost jakoś tak jak wypowiedzieli takie kryteria, kiedy warto by było wprowadzać tablet do użycia, prawda, w komunikacji, to powiedzieli jakby te rzeczy, których ja również w to wierzę i się trzymam. To znaczy wprowadzam tablet wtedy, kiedy dziecko już wie, o czym jest komunikacja, tak? To jest swego rodzaju wymiana, że to nie jest jakby narzędzie do zabawy, kiedy dziecko potrafi już zbudować chociażby dwuelementową wypowiedź i że dziecko potrafi w książce wyszukać na różnych stronach, tak jak w tablecie potem musi przyszukać między kategoriami. Prawda? Czyli, że są pewne, jak to powiedzieć, kryteria wstępne do tego, żeby wejść, prawda? I jeżeli przeskoczymy, no to mamy czasami takie sytuacje, że tablet służy tylko do odpowiadania na pytania, albo że tablet służy tylko do zabawy, prawda, że dzieci uruchamiają sobie gry albo bawią się nim, że wydają dzieci, nie? Więc w tym sensie. No ale to tak jakby w kategoriach, prawda? Czyli niektóre osoby ze spektrum właśnie specyfika taka, że stopniowo, z głową, w sposób zaplanowany, nie? Że no właśnie. A sama ma na przykład problem. więc mówię. No i zauważam, że im jestem starsza, tym więcej mówię i podkreślam, że ważne są rzeczy, z którymi sama mam problem. No właśnie dlatego. Pytanie techniczne tutaj. Czy mogę mieć pytanie techniczne? Od września syn zaczął chodzić do przedszkola, nauczyciele zaczynają wprowadzać AC, my rodzice póki co jesteśmy jeszcze zieloni w temacie. Czy te symbole, obrazki powinny być identyczne jak w przedszkolu? Jeżeli tam używają tego na tablicy, a nie książki czy tablety, to dokładnie tak samo powinno dziać się w domu, żeby naszemu małemu człowiekowi nie mieszać w głowie. Standardowo powiedziałabym, to zależy, nie znam jakby waszego dziecka, ale jeżeli mówilibyśmy tak bardziej od strony być może, nie wiem, metodycznej albo tego, że rzeczywiście dobrze by było, żeby było łatwiej danemu konkretnemu człowiekowi, no to tak, to by się należało młodemu człowiekowi to, że zarówno w szkole, jak i w domu, przynajmniej na starcie, używa tych samych znaków, tak? Czyli że jakby tutaj Państwo w porozumieniu z przedszkolem albo prosicie przedszkole o to, żeby przygotowało dla Was takie znaki, albo na przykład prosicie o wskazówki, jak Wy możecie przygotować coś podobnego. A też no właśnie nie boimy się tego, że przedszkole to zaczyna od jednego znaku albo od takich tablic, prawda? Czyli jakby jednej kartki, na której jest kilka znaków, to się nazywa tablica komunikacyjna, tak? Że to dobrze, że zaczynają od znaków, od tablic. My też zaczynamy w domu, prawda, od tablic i od pojedynczych znaków. Trochę byłoby może właśnie zaskakujące, gdyby od razu tak się pojawiła taka książka, tak? To można by było powiedzieć właśnie, to jest to, o czym mówiłam, przeskoczenie czasami iluś etapów do przodu. No dobrze, to przejdźmy do pytania, czego my się boimy tak naprawdę, no bo bardzo często bronimy się przed wprowadzeniem AC, bronimy się my rodzice, bronimy się my specjaliści, bronią się szkoły, przedszkola i czego my się tak naprawdę najbardziej boimy, jak to wynika z Twojego doświadczenia i czy to się właśnie boi otoczenie, czy boją się same osoby z autyzmem, myślę przede wszystkim o tych starszych, no małe dziecko to jeszcze nie wie, czego się boi, prawda, więc raczej łatwiej wchodzi. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Pewnie każdy z tych, że tak powiem, różnych kontekstów i ludzi z tych różnych kontekstów boi się odrobinę czegoś innego, ale gdyby to sprowadzić do takiego ludzkiego strachu, to bym powiedziała, że boimy się błędów, popełnić błędy, boimy się porażki, tak? To jest podstawowa rzecz, która czasami... No właśnie takich błędów, które wiesz, ważą też na całym życiu. Myślę sobie, że to jest coś, co bardzo, bardzo ciąży rodzinom,
bo to jest o ich dzieciach, tak? Jakby o tym, czy będą mówiły, czy nie będą mówiły. To znaczy, tak to rozpatruję, tak sobie wyobrażam, jakby nie mam dziecka, tak? Nie mówię tego, więc no nie będę się przechwalać, że na pewno to tak jest, bo to każda rodzina boi się czegoś innego. Natomiast wyobrażam sobie, że miałabym taką obawę, że podejmę decyzję, która będzie, wiesz, znacząca. Tak? Znaczy, tak jak mówiłaś, nie da odwrócić. I że trochę wtedy myślę o tym, że wprowadzenie AC albo nie wprowadzenie, no to, że to jest taki wybór zero-jedynkowy trochę. Więc tutaj trochę w tej rozmowie tak byśmy pewnie obie chciały powiedzieć, że to nie jest takie zero-jedynkowe, właśnie, że to jest pewna taka droga jakby wsparcia, ale to o co jeszcze boją się rodzice, to właśnie ten błąd kluczowy, to jest to, że AAC hamuje rozwój mowy, prawda? Czyli to jest ten taki kluczowy lęk, że jeżeli ja to zrobię, no to właśnie to jest błąd masakryczny, bo część specjalistów nawet mówi o tym, że to hamuje rozwój mowy. No to może jak już ten temat mamy na widelcu, no to może warto coś na ten temat powiedzieć z perspektywy właśnie osoby, która w tym siedzi. No to ja bym tylko powiedziała, tak jakbym ja miała krótko to powiedzieć, to nie mamy dowodów na to, żeby to hamowało, tak? Jakby dla tych, co lubią krótko, tak? No naprawdę nie mamy dowodów na to, żeby ktoś jakby zrobił, znaczy i zachęcam, niech właśnie robi, żeby było ewidentnie wiadomo, że AAC zahamowało komuś rozwój mowy, tak? Ale oczywiście wtedy przeciwnicy mogliby powiedzieć coś takiego. My nie mamy super takich dowodów na to, że AAC uruchamia rozwój mowy. I muszę powiedzieć, że to prawda. Znaczy w tym sensie, że generalnie to pedagogika, psychologia i praca z ludźmi to jest taki kawałek, gdzie my nigdy nie jesteśmy pewni, że to, co my robimy, spowodowało zmianę, tak? No nie wiemy, tak? Wprowadzasz jakąś metodę i możesz powiedzieć, o fajnie, mamy takie sukcesy, ale jakbyśmy zaczęły to rozgrzebywać, to szczerze nie ma takiej pewności, że to ty, że to ta metoda, że to rodzice, prawda? Ktoś może powiedzieć, to jest naturalny rozwój, to dziecko i tak zaczęłoby mówić. Tak? Jakby ono i tak zaczęłoby by to robić. Więc jakby tu można by się tak przyczepiać zawsze, ale rzeczywiście wielu jeszcze wciąż logopedów powie, nie mamy takich super dowodów na to, że AAC rozwija mowę, stymuluje rozwój mowy, to wtedy ja na przykład używam, jakbym miała się tu wesprzeć jakby dla rodziców. Dla mnie najważniejsze były takie jedne badania, których oczywiście nie pamiętam ich autora, ale jakby ktoś chciał, to mogę potem ci, Maria, podesłać, ale to są badania, które jakby porównywały akurat tutaj metodę PECS, prawda, i z tego co pamiętam, to metodę PRT. I jedna jest oparta oczywiście na tym, że od razu wprowadzamy, tak, jakby AAC, wprowadzamy tutaj konkretnie znaki graficzne, a druga oparta jest na takiej bardziej tradycyjnej logopedii, może nie takiej super tradycyjnej, ale takiej, w której używa się głównie takiego prowokowania, podpowiadania do rozwijania mowy, tak? Czyli bardziej takie naturalne sposoby. Obie były bardzo intensywne w tym badaniu, były tam dobrane oczywiście dzieci w podobnym wieku, dzieci, które albo nie mówiły, albo miały odrobinę, no i przez 6 miesięcy były poddawane. Jedna grupa PECS-owi, druga grupa PRT. I to, co się okazało, no to właśnie to, o czym mówiłam, że prawie tyle samo procent dzieci zaczęło mówić, prawda? 69% i w jednej, i w drugiej metodzie zaczęło mówić. Co by pokazywało, że no okej, no sorry, nie ma różnicy, czy ty używasz PRT, czy ty używasz PECS-a, prawda? Czyli skoro taki sam procent dzieci nabył mowę, no to co za różnica? Natomiast różnica to była nie dla tej większości, co zaczęła mówić, ale różnica to była dla tej, co nie zaczęła. I to mnie najbardziej chyba, wiecie, przekonuje jakby w pracy nad komunikacją, że to ma sens dla tej niewielkiej grupy, a my nie mamy takich narzędzi w autyzmie, żeby rokować o rozwoju dziecka, nawet w 80%. Nie mamy takiej sprawdzalności. Więc jeżeli ja nie wiem, czy moje dziecko
zacznie mówić, czy nie zacznie, to mnie interesuje, że ono może być w tych, powiedzmy tam, ile to wychodzi, 30%, tak? Że ono może być w tych 30%, które nie rozwinie. I teraz te osoby, które były w PRT, można powiedzieć 6 miesięcy, to i tak było super, nie? Bo to jest tylko 6 miesięcy. No tak. 20 lat, to nie jest 6 lat. 6 miesięcy. Te dzieci, które były w PRT, no to one po tych 6 miesiącach startowały od początku, tak? Z tym AAC. A w przypadku jakby dzieci z PEX-em, to one już miały narzędzie. Tak? Mhm. Tak. I one miały właśnie nie tylko narzędzie, one miały doświadczenia. One miały doświadczenia jakby w komunikowaniu się, w proszeniu, w używaniu, prawda, jakby pojedynczych znaków i zdań. Więc ja jakby, znaczy nie wiem, jakoś przywarłam do tego badania, pewnie są nowsze, pewnie są lepsze, ale jakby to mnie jakby przekonuje i myślę sobie, że powinno przekonywać jakby logopedów na przykład. Nie chodzi o te 70%, które i tak będą mówiły, to chodzi o te. Tak? To mnie jakoś tak. To Agnieszka Pilch nam podpowiada. Badania Bondi Frost 39 dzieci z autyzmem, 20-45 miesiąc życia po terapii PEC symbole i behawioralnej po 6 miesiącach, w obu grupach 78 rozwinęło mowę. Ale tylko w PEC nie mówiące miały narzędzie do komunikacji. Tak, dokładnie. Tak. Dzięki, Aga. Dzięki. Nie jest też trochę tak, a propos tych strachów naszych różnych, no bo strach przed porażką, że to w ogóle nie pójdzie, no to wiadomo, że się nie uda, ale też myślę, że takim częstym strachem jest taka obawa o to, że ja to robię źle, że ja, że kurczę, że ja, no dobra, wiem, że mam używać tych znaków, wiem, że mam to robić, ale ponieważ to jest no, obcy teren, no bo naturalnym dla mnie sposobem jest mowa, to teraz, kiedy ja mam to robić z moim dzieckiem czy z moim uczniem, no to często ja słyszę taką obawę, ale jak ja to będę źle robić, ale co będzie, jak ja to będę źle robić? Spotykasz się z czymś takim? Myślę sobie, że tak, to jest też taki strach, który ja dalej mam. Więc jakby no, nie tylko, że się spotykam u innych. No, pewnie wszyscy go mamy tak naprawdę, tak? Znaczy, doświadczam go na przykład, zaraz wam powiem kiedy na przykład spotykam kolegów niemówiących, prawda? Bo czasami są to już, nie wiem, self-adwokaci, spotykamy się na konferencjach i gdzieś i oni mają bardzo rozwinięte narzędzia do porozumiewania się i oczywiście odczuwam to, co mówisz, prawda? Jakby ja, która niby mam sporo doświadczeń i raczej jakby wiem, że ja nie będę znała wszystkich sposobów i systemów porozumiewania się, że zazwyczaj to polega na tym, że mówię cześć, prawda, i mówisz, jak ty tego używasz, tak, jak mogę się z tobą dogadać. I że ludzie czasami mają tam z boku gdzieś tam napisane albo nagrane, co ja mogę robić, tak, bo każdy ma to inaczej, prawda. Niemniej jednak jest to jakiś taki rodzaj jakby strachu, że wyjdzie na to, że ja niby tu się na tym znam, a się nie umiem dogadać. To jest takim tym. Więc teraz jak opowiadasz o osobach, które startują, no to tak sobie myślę, że to, czego na przykład doświadczamy w rodzinach, no to na przykład, że zazwyczaj już po 2 miesiącach praktycznie u małego dziecka z autyzmem po diagnozie, my już mamy specjalizację w rodzinie, tak? Ktoś jest od opieki, prawda? Ja myślałam kiedyś, że jak zaczęłam pracować z dorosłymi osobami, to ja myślałam, że to się dzieje i mówiliśmy wtedy 30 lat, nie? Jakby ze swoim dzieckiem, no to rodzina się w jakiś sposób prawda, obwarowała w swoich rolach. No tak. A potem zaczęłam pracować z maluchami, no kurde, po 2 miesiącach już jest specjalizacja, prawda? Że system po prostu ogarnął tę rolę, ja zarabiam, ty jesteś w domu. I teraz tu najczęściej się na przykład pojawia, prawda, że ta osoba, która jest wydelegowana do tego, albo sama się wydelegowała, bo miała taką łatwość i komunikuje się ze swoim dzieckiem najlepiej, kontaktuje się z szkołem, prawda, zna się na narzędziach, robi to wszystko, no i właśnie, i ta reszta, tak? I ta reszta, która rzadko bywa w domu, bo pracuje, bo ktoś musi zarabiać, albo nawet często bywa w domu, ale jednak boi się trochę, no i pojawia się często to, o czym na przykład mówią właśnie żony, które pracują, a ojcowie się opiekują, albo odwrotnie, tak, ojcowie, którzy pracują, a matki, które są w domu, że żona mnie krytykuje, mąż mnie krytykuje, kiedy ja robię to nie w porządku, tak, znaczy odbierają to jako krytykę, więc jest to o strachu, tak, jest to o
tak jak mówisz o takim lęku, że robię coś nie tak, że coś schrzanie, tak? Jakby i w rodzinie, no to jest to takiej naprawdę ciężkiej, intensywnej pracy całego systemu, bo no, to jest ważne, tak, żeby każdy miał możliwość być częścią jakby tego porozumiewania się. To jest super, tak? W placówkach to bym powiedziała, że tak, okej, okay, jest strach, tylko to jest obszar mojej złości w obszarze AC. Żalu, złości, nie wiem, no bo tak jak zresztą znasz moje historie różne, że zdarzyło mi się być i wyśmianą przez nauczycieli i w jakiś sposób stawioną na minę, żeby się okazało, że się nie da. No różne takie miałam podpuchy, tak? Oczywiście miałam też dobre doświadczenia, ale tam, że na przykład w placówce, to uważam, że już okej, okay, ja mogę się bać, ale nie mogę powiedzieć, boję się, nie umiem, to nie będę robić. Nie? W sensie, w pewien sposób... Jeszcze szczególnie, kiedy uczeń przychodzi i używa już jakiegoś narzędzia, prawda? Tak, no to już jest właśnie nie może niekaralne, tak, ale w sensie tutaj, jeżeli właśnie słuchają nas nauczyciele, no to weźmy sobie jako nauczyciele to do serca, że jeżeli to jest gwarantowane i prawami człowieka, prawami osób ze spektrum autyzmu, prawami konwencją, tak, jakby że ludzie mają prawo do alternatywnej komunikacji, to wasza szkoła jakby przynależy do tych podlega tym prawom, tak? I że to jest o tym, że jeżeli nie umiem, w porządku, mogę się przyznać, to super, żeby się przyznać do tego rodzinie, że nie mam doświadczenia, ale jestem otwarta, tak? Jakby, że przynajmniej jestem otwarta na to, żeby się uczyć od rodziny, albo że się douczę, albo że poproszę dyrekcję, tak? To też jest duży taki apel do dyrektorów. Mi się wydaje, że jeżeli jakby kierownik nie ma, czy tam dyrektor, różnie to się nazywa, tak? Jakby nie ma tam takiego powiedziane, że po prostu to jest częścią kultury naszej organizacji, to jest po prostu obowiązek, tak? To wtedy jest rzeczywiście duży kłopot, nie? I akurat nas, pedagogów i specjalistów, niestety, znaczy my możemy sobie pójść na superwizję i pogadać, że się boję, tak, i że trudno mi się tego nauczyć, albo tego nie kumam, tak, ale zobowiązuje nas wypłata, którą dostajemy za naszą pracę i jakby pewna, no nie wiem, odpowiedzialność zawodowa. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć na obronę AAC, czy czegokolwiek innego, nie, w sensie po prostu... Tak bym powiedziała, aczkolwiek jak idę do szkoły, no to przecież nie mogę mówić takim językiem. Nikt z nas, którzy promują AAC, nie mówi takim językiem, bo od razu byłby, prawda, no byłby też przemocowy dla ludzi, tak? Chodzi o to. Ale w pewien sposób jakby, no teraz jakby dzielimy się prawdą, rzeczywiście jakby to jest moje przekonanie, że jeżeli podejmuję takiej pracy, to mam jakby zobowiązanie. Społeczne w jakiś tam sposób. No właśnie, kiedy mówimy o tych strachach, poruszyłaś bardzo jakby ważny aspekt rodziny i tego krytykowania się wzajemnie, prawda, że moja żona to mi mówi tak, a mój mąż to mi mówi tak, a on to robi, a on tego nie robi. No niewątpliwie wprowadzanie AAC i w ogóle używanie go, bo nie tylko wprowadzanie, no to jest proces, który z mojej perspektywy jest bardzo trudnym procesem, pełnym naprawdę emocji, porażek, sukcesów, tam jest wszystko po prostu. I szczególnie na początku drogi, kiedy człowiek naprawdę zupełnie nic nie wie na ten temat i tych porażek jest naprawdę dużo, a z drugiej strony nam bardzo zależy, no bo to jest nasze dziecko na przykład. No i chcemy móc się z nim dogadać, chcemy mieć tę komunikację. Często jak nam bardzo zależy, to się tak spinamy, że już nam w ogóle nic nie wychodzi, prawda? Więc jest jeszcze gorzej. No i często to są też takie aspekty właśnie takiego miotania się, tak? No bo to są te znaki, tu niby wiem, że mam sięgnąć, ale ja przecież wiem, co on chce, albo ona chce. I co byś powiedziała, jak to wszystko ogarnąć generalnie? Jak uczynić ten proces taki bardziej user-friendly, żeby to nie wiązało się, znaczy to i tak się będzie wiązało z obciążeniem emocjonalnym, ale żeby go trochę, no nie wiem, ułatwić? No pewnie ułatwić to jest dobre słowo, tak? No, to bardzo trudne pytanie.
Ale czekaj, zbieram myśli, spróbuję stać na wysokości zadania, żeby ułatwić. Myślę, znaczy oczywiście od strony specjalistów, chociaż no ja nie jestem chyba z tych ułatwiających, ale tak sobie myślę o tym, no, o dawaniu jakby takiego no, przyzwolenia. To wyszła nam taka rozmowa filozoficzna po prostu i taka psychoterapeutyczna, tak? Ale to trochę jest o tym, jakby o dawaniu sobie jakby prawa do popełniania błędów. Ale też to jest trochę trudne, bo my czasami jako specjaliści pracujemy konkretną metodą i tam przecież są konkretne procedury, konkretne protokoły, niektóre metody są mocno obwarowane. No to tutaj to jest ważne, prawda, że i dla rodziny i dla specjalisty, żeby te pierwsze przynajmniej strategie były takie łatwe, żeby, co pomyślałam, żeby one były dawały sukces dosyć szybki, może żeby nie były takie super proceduralne, tak? Chociaż niektóre osoby ze spektrum wymagają takich ścisłych protokołów, tak? Jakby początkowo przynajmniej, wymagają ścisłych protokołów, to znaczy super, wiesz, takich warunków laboratoryjnych, to znaczy, że nic nie rozprasza, tak jak robimy, jeden znak, jeden albo kilka ulubionych przedmiotów dookoła, to okej. Okay. Natomiast, żeby to nie było pozbawione tej naturalności, tak, jakby... No więc właśnie. I to jest taki kawałek, że to było jakby dobrą zabawą, więc to jest duże wyzwanie chyba dla nas specjalistów, żeby tak to przedstawić rodzinie, żeby ona już czuła na początku, że to jest część, no właśnie taką naturalną częścią, tak jak w komunikacji, to znaczy, że my się czasami pokłócimy, tak, że my się czasami nie zrozumiemy, że to będzie duża frustracja, że to jest tak jakby trochę w rodzinie, tak, że mi się udaje, tobie się nie udaje, ty się lepiej dogadujesz z naszym dzieckiem, ty się mniej dogadujesz z naszym dzieckiem, prawda? Albo czasami te trudne momenty, myślę sobie o naszym wspólnym koledze, tak, też piszącym, prawda, który no właśnie pisze wprost o tym, że nie będzie pisał z mamą, bo zadaje za dużo pytań, tak? Jakby nie radzi sobie z ilością tego, że będzie pisał z tatą. Koniec. Tematu, prawda? Więc to jest jakby dla rodzica, który nie ma tego przepracowanego, jakiś rodzaj odrzucenia, tak? Jakby, a tak jak zawsze rozmawiamy, AAC to nie jest jakaś magia, to nie jest tak, że ludzie są jakoś, urodzili się, stworzeni tak. do wspomaganej komunikacji, jakby też często o tym rozmawiałyśmy, prawda, że dla mnie jest to no właśnie pewien obszar praktyki, i że tak jak rozmawiamy z rodzicami, że w pewien sposób, jeżeli chcemy, no to każdy może się tego nauczyć, tak? Może jakby częściej potrzebować pomocy, inspiracji ze strony specjalistów, tak? Ale takich podstawowych rzeczy jakby możemy się nauczyć wszyscy, tak? Nie musimy mieć jakiś super talent, bo to nie jest jakby o jakimś takim super talencie. Chociaż oczywiście z jednymi mamy jakiś flow, z innymi nie. No, jak zawsze, tak. Jak zawsze. Więc jeżeli będziemy odnosić to do takiej naturalnej komunikacji, to może jakoś byłoby łatwiej. Ale dzzieją się pewne procesy, tutaj Aga Pilch, dobrze, że jesteś, prawda? Jest coś takiego powstało, możesz jeszcze dopisać, jak to się dobrze nazywa, bo jeszcze nie umiem tego, Krajowa Rada do Spraw AAC, tak? W której właśnie jesteś ty, Aga Pilch, skoro jesteś, tak? I jest Alina Smyczek, prawda? Jest doktor Grycman, prawda? Jest jakby sporo osób, które, no, że tak powiem, dużo dłużej nawet niż ja pracują w AAC i szukają ciągle sposobów, jak to zrobić, żeby, no właśnie, było to łatwiejsze, żeby rodzina nie była sama. Tak? A nie była sama, to myślę sobie o tych sytuacjach, w których państwo jakoś. No, sami chodzicie na szkolenia, sami musicie robić te narzędzia, albo nie wiem, macie jednego terapeutę w jakimś takim ambulatoryjnym ośrodku raz w tygodniu, a że na przykład nie macie tego w placówce, tak? Albo że na przykład nie ma takiej osoby, która towarzyszy całe życie trochę w ten sposób. Nie chodziłoby o to, żeby to była jedna osoba, to nawet byłoby niezdrowe, tak? Żeby to był jeden człowiek, ale chodzi o to, żeby to była jedna taka osoba, która pełni podobne funkcje, że ja jako rodzic mogę się zgłosić do takiej osoby, do takiego centrum na każdym etapie edukacji, na przykład mojego dziecka, które potrzebuje AAC,
żeby, nie wiem, zrobić ocenę na nowo, żeby ustalić kolejne cele, tak, że ja nie jestem sam jako rodzic. Tak? Mhm. No bo tak jak mówisz, te trudności, one są, nuda jest. Prawda, zwłaszcza jeżeli jakby te potrzeby na przykład komunikacyjne mojego dziecka na ten moment nie są jakieś super duże, tak? Jeżeli to są te same zabawy, te same jakby rzeczy do jedzenia, tak? No to po prostu wiadomo, może być nudno, może być trudno. Tak? Też myślimy sobie o tym, że czasami jakby dochodzimy do takiego momentu, w którym musimy sobie powiedzieć w autyzmie, że kurde, funkcje wykonawcze tej osoby nie pozwalają pójść dalej, tak? Mhm. No właśnie, dobrze by było, żeby było takie miejsce, gdzie mogę pójść i zobaczyć, okej, tutaj nie pójdziemy dalej, ale może jest jakieś inne narzędzie. Albo okej, odpuszczam mu, ale to nie znaczy, że ja rezygnuję z tego, żeby mu tłumaczyć świat z użyciem znaków graficznych, tak? Z użyciem tego. Tak? Więc nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, bo chyba się trochę mogłam pogubić, tak? Ale chyba o to by mi chodziło, że często bywamy samotni. No i często mamy też takie poczucie winy, szczególnie jako rodzice, ja mogę nawet ze swojej perspektywy powiedzieć, że no, że kurczę, że nie robimy tego w takim wymiarze, w jakim by się przydało, tak? Czy można by sobie życzyć, bo się czujemy przytłoczeni, bo to jest trudne. Bo często nie wychodzi. Z drugiej strony mamy ten imperatyw, że, no, że trzeba, prawda? Że, no bo człowiek potrzebuje narzędzia do komunikacji, my też chcemy się z nim komunikować. I to jest, no i to jest gdzieś takie, myślę, no oczywiście wszystko jest do przepracowania, natomiast no, często ten rodzic jest zostawiony z tym sam, że on się właśnie czuje winny, że na przykład nie robi wystarczająco dużo. Tutaj komentarz odnośnie do domyślania się. Ja tak sobie myślę, że najgorsza rzecz to mimo wszystko domyślanie się. Czasami jak rodzic, który wraca z pracy i woli zrobić coś za dziecko, bo jest szybciej, robi niedźwiedzią przysługę rodzicowi, który pracuje na co dzień nad komunikacją, nad AC, tak to nazwijmy. No i to jest oczywiście przykład tego, że ty coś robisz nie tak, ty coś robisz źle. I z drugiej strony, no wiemy, jak wygląda życie. No czasem jesteśmy po prostu pioruńsko zmęczeni. I ostatnią rzeczą, na jaką ja mam teraz przestrzeń w sobie, to jest teraz myślenie o na przykład o znakach, czy no co ja mam zrobić, żeby się dogadać, tak? Kiedy ja wiem, co on chce, a ja padam na twarz, tak? No i myślę, że to też jest istotne, żeby z takim rodzicem rozmawiać, że takie rzeczy się będą działy i się domyślisz i dasz, tak? I nie musisz się za to, nie wiem, ukamienować, że tak wyszło, no bo z pewnością masz takie doświadczenia, że dużo jest takich sytuacji, że no po prostu ze zmęczenia pewnych rzeczy nie robimy. Tak. Ja myślę sobie, wiesz, że nie wiem jak z tego, wiesz, no bo nie zawsze właśnie nawet dochodzi do takiego momentu, prawda, w którym o tym rozmawiamy, bo zobacz tutaj tego typu rozmowa, nie? Że rodzic po prostu mówi wprost, ja naprawdę nie mam już siły, nie wiem, nie mam pomysłów, jak wracam, nie czuję się wspierany i tak dalej, to jest, zobaczcie, bardzo zaufana rozmowa. To nie jest rozmowa, że idziesz do nauczyciela w szkole i mówisz takie rzeczy, nie? To wymaga jakiejś takiej relacji, można powiedzieć, bardziej takiej terapeutycznej, psychoterapeutycznej, albo takiej rodzica, który rzeczywiście czuje się na tyle mocny jednak, żeby przyznać się do tego, że nie zawsze jest mocny. Nie? Więc to jeżeli rodzic już tak mówi, no to taki duży, można powiedzieć, szacun, tak, że dla takiej świadomości. I w autyzmie to sobie tak pomyślałam, jakby dużo mówimy, przynajmniej ja dużo mówię o gospodarowaniu energią, tak, jakby o takim kawałku, tego, żeby no właśnie wiedzieć mniej więcej, w jakim czasie ja mam taką gotowość. To tak jakbyśmy teraz przyszli do tego, co mówisz, prawda, że wiele osób po pracy, to nie jest ten moment, w którym rozmawia ze swoim partnerem, rozmawia ze swoim dzieckiem, prawda? Że to jest jakiś inny czas. Jedyne, co by było ważne, prawda, to żeby mieć jakby świadomość tego grafiku tygodniowego naszej rodziny.
Czyli to jest trochę o tym planie. Jak zawsze plan wraca jak bumerang, to o czym by się nie mówiło i tak zawsze wrócimy do planu. Jest taki plan, ale tak sobie wyobrażam, że to jest trochę o tym, bo jeżeli jakby ja wracam z pracy i po prostu nie robię pewnych rzeczy, to jest różnica pomiędzy tym, że ja wracam z pracy i mówię, słuchajcie, dziś nie mam przestrzeni w sobie, żeby rozmawiać, albo słuchajcie, potrzebuję dzisiaj 30 godzin na to, żeby odsapnąć i potem możemy gadać, tak? Albo potem możemy coś zrobić, albo dzisiaj to w ogóle nie będziemy gadać, bo ja jestem zmęczona, albo na przykład wydarzyło mi się to i to, ale tak jakby jak dla mnie, to już jest o AAC. Tak? I jeszcze dodatkowo, gdybyś wracając z roboty, tak zmęczona, wyciągnęła jeszcze znak przy tym i pokazała, albo kilka znaków, tak, że jestem zmęczona, byłam w pracy, prawda? Okej, widzę, że chcesz rozmawiać, ale nie mogę. I pozwoliła komuś, nie wiem, powiedzieć jedno zdanie, albo powiedzieć smutno mi, okej, to może tak być, tak? Jakby, ale to już jest, wiesz, OAC. Tak? Czyli jakby w pewien sposób, no właśnie AAC nie jest o tym, żeby cały czas siedzieć i robić znaki, prawda? I żeby produkować duże książki, żeby ciągle rozmawiać. To nie jest artystyczne. I z tego powodu znowu wspólny nasz kolega, bo też go znasz, prawda, który jakby spotyka się z ludźmi i oni wtedy cały czas są dla niego. Tak? I cały czas z nim rozmawiają, cały czas z nim piszą, też jakby z rodziny. Super, że on ma taki czas, ale on ma też nierealistyczne wyobrażenie o tym, jak wraca potem do domu, gdzie jego rodzice no, nie mają, znaczy nie jest to event, tak? Nie jest to tak. Życie. Życie, prawda? Dlatego fajnie by było, żeby były takie miejsca, takie kluby, gdzie ja mogę pójść, pogadać, użyć znaków, spotkać się z kolegami, użyć znaków, szkoła, gdzie ludziom płacą za to, że mają mieć czas na używanie znaków, prawda? Żeby na przykład w domu było życie z AAC, a nie robienie AAC, tak? Tak, że to jest lifestyle, a nie terapia. Tak. I że to jest właśnie też o tym, że jakby jest taki znak zmęczony, jest taki znak, że nie mam czasu, tak? Jest taki znak, że będę miała czas później, znowu o tym planie, dlatego mówię, bo jeżeli ja codziennie nie mam czasu, no to, znaczy czasu albo siły, no to dobrze by było iść na jakiś tam terapię, rozumiesz, jakby w sensie, bo jakby niestety 3-latek, 4-latek, 5-latek, no to no, tego czasu się nie odzyska. Tak? No tak, oczywiście. Do wspólnego czasu wieczorem. Więc jeżeli mam taki właśnie, patrzę na swój tydzień i ja nie miałam przez cały tydzień czasu, to jest znowu o mnie, tak? I o pracy. Tylko że znowu, żeby poruszyć to z rodziną, tak, no to mamy inny rodzaj kontraktu. Tak? To nie jest tylko kontrakt na AAC. To jest też kontrakt trochę o byciu takim trochę. Nie chcę użyć jakby, no towarzyszem w pewien sposób, może przewodnikiem czasami, może towarzyszem, tak, ale że jakby, żeby AAC zaistniało przez całe życie, to nie da rady nie rozmawiać o tych innych rzeczach, nie da rady nie rozmawiać o planie. Nie da rady, plan po prostu, plan jest top of the top, ulubiony temat. A powiedz Angeliko, bo jeszcze powoli się zbliżamy do końca i chciałabym jeszcze dotknąć takiego przekonania, które też dość powszechnie jest powtarzane, że jeśli człowiek trochę mówi, to AAC nie potrzebuje. No bo przecież coś tam mówi, jakoś się dogadujemy. Co byś na to odpowiedziała? Powiedziałabym, że na przykład chyba odwołałabym się do takiej, do tych osób, jakbyście pomyśleli każdy z was teraz o jakimś obszarze, który lubicie, albo jakimś obszarze swojego dyskomfortu, albo no na przykład ja mogę powiedzieć o sobie jako o pijącej kawę. Bardzo lubię pić kawę. Jak idę do restauracji, to niektórzy się wstydzą ze mną chodzić na kawę, ponieważ ja na przykład zapytam, przepraszam, czy jest jakaś taka kawa, co by nie była z ekspresu. Potem, no okej, no jest, no to jaka, czy one są wysokiej kwasowości? Czy jest coś innego niż Aeropress? Okej, no dobra, ale czy macie jeszcze miód?
A nie macie, to poprosiłabym herbatę czarną, taką zwykłą. Tak? Jakby, więc jeżeli pomyślimy sobie o jakimś obszarze swojego dyskomfortu albo jakby no, komfortu, czyli czegoś, co lubimy, no to sorry, ale trochę nie wystarcza. Tak? Mhm. To nie jest pytanie, że ja potrafię powiedzieć pić. Mhm. Tak? To nie jest o tym, że ja potrafię powiedzieć, wiesz, wybrać kawa czy herbata, jak ty mi dasz, mhm. to by dwie rzeczy. Mhm. Czy tam jakąś zabawkę. To nie jest o tym, prawda? Czasami to jest jakby właśnie o tym, że ja mogę powiedzieć, że ona ma być niskiej kwasowości, nie z ekspresu i jeszcze posłodzona miodem, tak? Mhm. I że dopiero wtedy ja chcę to opić. Więc jeżeli pomyślimy sobie o tym, do czego ma dostęp każdy z nas, kto mówi, tak? Mhm. To sorry, trochę to jest mało, tak? Mhm. Czyli w tym sensie bym odniosła to do osób, o których mówimy, że moje dziecko, prawda, mój uczeń, trochę mówi, tak? Mm-hmm, tak. A jeszcze najgorzej to mają chyba ci, co umieją potakiwać albo mówić nie, tak? Oni mają najgorzej, bo wtedy to się wydaje, że o wszystkim się dogadasz na taki nie, tak? Mm-hmm. To jest taka sytuacja, że naprawdę każdy nauczyciel ci powie, że to się da, tak? Jakby, mm-hmm. jakby nie ma potrzeby, my się dobrze dogadujemy. Ale jeżeli pomyślimy sobie właśnie o tych, to jest dobry przykład, myślę sobie akurat tutaj Adama, tak, jakby twego, mm-hmm. mego już dorosłego kolegi, co się znamy 20 lat dzisiaj uzmysłowiłaś, mm-hmm. tak, jakby, że na przykład dla niego nie było ważne chce i nie chce pisać, mm-hmm. tylko była ważna kategoria nie mogę. Tak. Mm-hmm. To i za cholerę nie mogliśmy dojść, dlaczego takie dwa komunikaty nie wystarczają. Tak? Mm-hmm. A tu chodziło o to, że że ja naprawdę nie mogę czasami pisać. Mm-hmm. Ja będę tu siedział, wyglądam jak osoba, która bojkotuje, oporuje, nie ma ochoty, ale ja chcę, tylko nie mogę. Mm-hmm. Prawda? To jest od trochę mówienia, tak? Mm-hmm. Od komunikacji. Czy też na przykład tak sobie myślę, że jeżeli ja mam tylko taki nie, no to kurde, jest jeszcze nie wiem, jest jeszcze nie rozumiem. Nie rozumiem. Jest to, że teraz potrzebuję chwilę przerwy, bo mnie coś tam uwiera, ale zaraz będę w tym taki nie, prawda? Albo że po prostu chcę coś innego. Tak? Mm-hmm. Że taki nie to jest naprawdę w przypadku osób ze spektrum, no to nie oszukujmy się, to jest bardzo dużo. Tak? My walczymy czasami jakby ileś lat, żeby ktoś rozumiał tak abstrakcyjne pojęcia jak taki nie. I to one pasują do wszystkiego. Prawda? Że jest dużo osób ze spektrum, które umieją mówić głównie tak. Mm-hmm. Umie mówić tak, a nie umie mówić nie. No to mm-hmm. nie możemy mówić o tym, że to jest dobre użycie. Jeżeli ktoś mm-hmm. mówi nie, a nie mówi tak, no to nie możemy mówić o tym, że umie tak jakby odmawiać mm-hmm. i odmawiać. Także to są ważne rzeczy. I to jest trochę jakby mój argument na to, że dlaczego trochę to jest za mało. Tak? Mm-hmm. To jest trochę za mało. Więc wszędzie tam, gdzie rzeczywiście to jest kilka słów, no to nawet jeżeli to jest kilkadziesiąt słów, a ktoś ma lat 6-7, to zachęcam was wszystkich, żeby zajrzeć właśnie do internetu, ile słów używają dzieci, prawda, 5-6-letnie. Ile mają doświadczeń, tak, w używaniu różnych słów, w przeklinaniu, tak, jakby... Mhm. W sprawdzaniu granic swoich rodziców a propos używania różnych sformułowań. Tak, no to jest trochę o tym. Więc tutaj też oczywiście na przykład część osób, bardzo dobry przykład jest tych, które mówią w sposób niewyraźny. Na przykład. Mhm. To też są osoby, które świetnie się dogadują z rodziną i to nie jest tak, że nie można się tak dogadywać. W porządku, ale ja jako rodzic, jako specjalista muszę zadbać, żeby ta osoba mogła się dogadać nie tylko z rodzicami, nie tylko ze mną, tak, że to jest ważne, żeby posiadała takie narzędzie jakby samodzielne, znaczy dające możliwość samodzielności, tak? Mm-hmm. To jest takie moje o tym trochę. Nie wiem. Mm-hmm. Nie wiem. Już jest późno, wiesz, już nie wiem czego. Tak, już kończymy. Tak, już kończymy. I tym właśnie akcentem, że trochę nie wystarczy, że trochę to za mało, stanowczo za mało, będziemy kończyć. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Jak zawsze mam niedosyt po naszych rozmowach, które jak obie wiemy mogą trwać długo. Tak, mamy w tym dobrą zaprawę, więc, ale ponieważ moim obowiązkiem jest trzymanie tutaj ram, to będziemy kończyć. Wielkie dzięki, Angeliko, że byłaś tu z nami, podzieliłaś się
podzieliłaś się swoim doświadczeniem bezcennym. Mam nadzieję, że udało się tym, którzy jeszcze się zastanawiają, zainspirować do wprowadzenia AAC, do pomyślenia o tym. No i co? I do następnego razu, mam nadzieję. Następny raz ja już szykuję, on będzie o diagnozie z tobą, więc... Rozumiem. Ale poczekamy trochę na ciebie, żebyś trochę odpoczęła od nas i... Może bardziej jakby wyspę, żebym była taka składna, bo tutaj właśnie no z Marią, jak wiecie, znamy się bardzo długo, więc opowiedziałam jej o pewnych sygnałach, które ona też doskonale zna, że ja się staram ukrywać, ale jak już tak zaczynam tam coś robić wokół twarzy, czy robić z rękoma, to jest taki moment, że za chwilę będę gadać mało składnie, także to jest ważne jakby to. Także bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam jakby z tobą porozmawiać i tak trochę właśnie filozoficznie nam wyszło, ale to jest chyba w co wierzę, że nie da się robić AAC bez takiej filozoficznej trochę obróbki, tak? Bez dotykania praw ludzkich, czy też bez dotykania praw nas samych, czy też nas samych, tak? Nie da się w ogóle pracować chyba z ludźmi, żeby nie było to o nas cały czas, o nas, o strachu i o lęku i o różnych innych rzeczach. Tak, dokładnie, wszystko jest o nas. Tak. Ale i myślę religijnie, żebyśmy zakończyli tak, nie lękajcie się. Nie lękajcie się, Ace. Nie lękajmy się, tak, nie lękajmy się, Ace. Nie lękajmy się, Ace. Wielkie dzięki, dziękujemy wam za obecność, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia.